Dziś o komunikacji, a dokładniej o komunikatach nadawanych i odbieranych. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję moim patronom, Kasi, Iwonce i Maciejowi. To, że jesteście, że udostępniacie moje filmy, że je komentujecie, to dla mnie naprawdę bardzo wiele znaczy. Dziękuję, że jesteście. Często w życiu, rodzinie, związkach mamy tak, że rozmawiamy ze sobą, mówimy coś do drugiej osoby, a ona nas nie rozumie. Dokładniej, my wyrażamy swoje myśli, werbalizujemy je, natomiast ktoś słyszy i myśli o czymś zupełnie innym niż my. Jak to się dzieje? Przecież powiedzieliśmy dokładnie. No właśnie. Zasada jest prosta. Komunikat nadany równa się komunikat odebrany. Więc jeśli ktoś Ciebie nie zrozumiał tak, jakbyś sobie tego życzył, oznacza tylko jedno, że nie został nadany poprawnie. Oczywiście ten komunikat. Gdzieś popełniłeś błąd. Pamiętacie? Mówiliśmy już o tym w filmiku numer 10 o paradygmatach. To wszystko odbieramy w tylko sobie właściwy sposób na podstawie naszych własnych doświadczeń. Kluczem do rozkodowania informacji nadawczej jest percepcja. To skomplikowany proces twórczy, który pozwala odbierać, analizować i interpretować sygnały pochodzące z naszych wszystkich zmysłów. To właśnie percepcja pozwala nam połączyć wszystko i poznać całą rzeczywistość, a nie tylko jej poszczególne elementy jak kolor, kształt, smak czy dźwięk. Dzięki niej postrzegamy całe zdarzenia i sytuacje, a nie tylko ich poszczególne właściwości. Niestety rzeczywistość jest nieco inna. Odbierany u każdego człowieka obraz jest inny, gdyż u każdego ten złożony proces percepcji przebiega nieco inaczej. Zależy on przede wszystkim od tego, co wnosimy z naszych poprzednich doświadczeń, zdarzeń, sytuacji czy emocji, a także to, co wiemy, znamy, umiemy oraz jakie są nasze potrzeby, pragnienia i marzenia. I choć rozmowa to najlepszy jak dotąd kanał komunikacyjny, to niestety przynosi on wiele nieporozumień. Weźmy taki przykład. Rozmawiasz ze swoją mamą i nagle słyszysz krzyk swojego bawiącego się obok dziecka i mówisz do mamy: Paweł chyba coś złamał. Twoja mama, będąc babcią Pawła, doskonale go zna i wie, jaki z niego ancymon podczas zabawy i co potrafi zrobić podczas tej zabawy. Ciągle zdarzają mu się dziwne sytuacje, gdy coś mu się przez przypadek zniszczy, złamie, wyleje czy stłucze. Taki mały Pawełek Demolka. I mając takie doświadczenia, wyobraża sobie, że Pawłowi znów się coś wydarzyło i po prostu coś zniszczył. Tymczasem ty, widząc grymas bólu na twarzy swojego dziecka, miałaś raczej na myśli to, że Paweł złamał chyba sobie jakąś kość. No cóż, komunikat nadany równa się komunikat odebrany. A dlaczego tak się dzieje? Powiecie już przecież, że moja mapa nie jest waszym terenem i odwrotnie. Jak to zmienić? Co robić, by ludzie słyszeli i odbierali dokładnie to, co do nich mówimy? Jak mówi Miłosz Karbowski w swojej książce Sztuka przyciągania ludzi, treść, którą słyszymy, zanim do nas dotrze, musi przejść przez pewne filtry. Filtr ucha, selekcji tego, co słyszymy, znaczenia, jakie nadajemy temu, co słyszymy, emocji z tym związanych oraz nasze ego. Sam więc widzisz, że kompletnie nie masz wpływu na to, jak zostajesz odebrany, gdy twój komunikat pozostawi przestrzeń do interpretacji. Są jednak techniki, które tobie pozwolą być mówcą i słuchaczem idealnym oraz zapewnią cię, że właściwie nadasz i odbierzesz komunikat. Po pierwsze, kiedy mówisz, mów konkretnie i wprost. Dopytuj. Rozumiesz, co mam na myśli? Albo wiesz, co chciałem przez to powiedzieć? Kiedy słuchasz natomiast, również dopytuj. Czy dobrze cię zrozumiałem, że masz na myśli to czy tamto? Albo czy chcesz przez to powiedzieć, że? Albo jeśli dobrze cię zrozumiałem, to?
I uwierz mi, że rozmówca natychmiast wyprowadzi cię z błędu, gdy twoje myślenie zmierzać będzie w niewłaściwym kierunku. Poza tym zadawanie pytań jest przykładem aktywnego słuchania. Po drugie, kiedy mówisz, używaj barwnego języka i przykładów. Gdy słuchasz, parafrazuj, czyli powtarzaj zasłyszaną treść, ale własnymi innymi słowami. A po trzecie, po prostu rozmawiając z drugim człowiekiem, mów dokładnie wszystko to, co masz na myśli. Nie stosuj żadnych skrótów myślowych, niedopowiedzeń albo przemilczeń, bo masz nadzieję, że ta druga osoba będzie wiedziała, o co ci chodzi i zrozumie. No niestety nie wie i nie siedzi w twojej głowie, więc nie zrozumie. Zatem jeśli chcesz być słyszany i rozumiany, musisz nadawać ścisłe i konkretne komunikaty. Proste i wprost. Obiecuję, że wtedy nie spotkasz się w swoim życiu z nieporozumieniami, niedomówieniami, a twój partner nie będzie musiał się niczego domyślać. A, no i nie wściekaj się już, że nie zrozumiał ciebie. Po prostu gdzieś popełniłeś błąd. Napraw to, bo komunikat nadany równa się komunikat odebrany. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam na kolejną Energy Boost w środę.